Dzień dobry. Dzisiaj zrobimy pyszne i bardzo proste danie, które elegancko prezentuje się na talerzu. Będziemy potrzebować nożyczki, nóż, dwa patyczki do szaszłyków, papier do pieczenia, parówki, ciasto francuskie. Ja akurat mam kupne. Rozkładamy ciasto i będziemy je kroić na 4 na 4 równe części. Kładziemy parówki. 1, 2, 3, 4 i dokładnie zawijamy je w ciasto. Zalepiamy dziurki do boków naszego ciasta. Przystawiamy patyczki. No i dzięki tym patyczkom nie przetniemy całego ciasta, całej parówki. Jeśli ktoś boi się, że przetnie ciasto, może użyć nożyczek. Pamiętajcie, żeby przed cięciem nożyczki porządnie umyć. Ja swoich nożyczek używam tylko w kuchni i oznaczyłem je żółtą taśmą, żeby mi się nie pomyliły. Jedną paróweczkę kroimy około 6-7 razy. Następnie rozkładamy pocięte fragmenty na boki. Także tworzy nam się ciekawy wzór w kształcie warkocza. Jak się troszkę nie uda, to staramy się to skleić. Tak uformowane przekąski przekładamy na blachę z papierem do pieczenia. Wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni na około 15 minut. I to są nasze gotowe warkocze parówkowe. Można je zjeść z keczupem, z musztardą, albo jak ktoś woli, po prostu takie same. No. Za każdym razem na pewno będzie się jadło ze smakiem.